Poprawa kondycji, stanu zdrowia, relaks, wypoczynek, spotkania integracyjne to plan na wiosnę. Ja taki sobie założyłam i Państwu też polecam. A gdzie go można zrealizować? Oczywiście w Parku Wodnym Trzy Fale. I my dzisiaj w ramach naszej wiosennej redakcji Telewizji Słupsk właśnie zawitaliśmy do słupskiego aquaparku. I tutaj będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi o ciekawych inicjatywach, które już wkrótce będą realizowane na terenie naszego miasta i regionu. Zapraszam serdecznie. Moim Państwa gościem jest Pani Weronika Teplicka z Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiosna to jest taki produktywny bardzo czas. To przyroda budzi się do życia, ale też artyści bardzo się budzą i na wiosnę bardzo wiele się zaczęło dziać w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej. Doskonałym przykładem jest to, co wydarzyło się wczoraj. W trzech salonach wystawienniczych potężna wystawa. Tak, mamy okazję gościć osiem artystek, biorą udział w wystawie zbiorowej Plamy na Słońcu. Jest to moja pierwsza wystawa, której jestem kuratorką. Miałam okazję. To gratuluję. Miałam okazję przygotować koncepcję tej wystawy i również wybrać artystki, wybrać prace, które od lat mogę powiedzieć, że mnie fascynują i mam też pewną obsesję na ich punkcie. To kto to przyjął? Czyje prace mamy? Możemy zobaczyć pracę Diany Runberg, Honoraty Martin, Anny Orbaczewskiej, Agaty Zbylut, Patrycji Orzechowskiej, Marty Zgierskiej. Co to za prace są? O czym one mówią? Jest malarstwo, również Agaty Nowosielskiej, jest rysunek, są też obiekty i te wszystkie prace krążą wokół takiego jednego tematu związanego z kryzysami wewnętrznymi, zewnętrznymi, które pewnie są w życiu każdego z nas, a widzimy, w jaki sposób artystki sobie z tym radzą, tworząc pewne rytuały i pewne sposoby. I też chciałam, żeby ta wystawa była takim momentem, kiedy mogą się z nami podzielić pewnymi swoimi przemyśleniami. I oprócz tego, że mówią o bardzo smutnych rzeczach, to też pojawia się pewne takie pocieszenie. Ten czas, który mamy teraz, może trochę związany z pandemią, że tak wybiegnę, to jest taki czas, gdy dużo mówimy o tych różnego rodzaju problemach wewnętrznych, psychicznych. Czy to jest wystawa, która się wpisuje jakby w ten trend? Być może tak, chociaż... A może z receptą jeszcze tak się dopytam. Być może tak, chociaż tworząc ją nie myślałam o takim trendzie. Usłyszałam, że nie powinniśmy mówić tyle o takich smutnych rzeczach, tylko raczej powinniśmy być optymistami, ale ja nie potrafiłam inaczej. Wystawa jest czynna w Baszcie Czarownic, z Galerii Kameralnej i w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Do kiedy? Do 23 czerwca. Czyli jeszcze jest sporo czasu, żeby ją zobaczyć. Tak. Do czerwca też będzie działo się całkiem sporo w galerii. Co mnie bardzo zafascynowało, to są słowińskie zielniki. I to jest ciekawy projekt. Tak, to jest rzeźba społeczna, zielniki słowińskie. Autorką projektu jest Joasia Dudek. Artystka przebywała u nas w 2021 w naszej galerii na rezydencji artystycznej. I to była rezydencja artystyczna, do której mieliśmy otwarty nabór, ponieważ była przy współpracy z ZAX-em. I wymyśliłam tytuł i taką koncepcję tej rezydencji, praktyki ekologiczne, przepraszam, działania ekologiczne na polu artystycznych działań. I Joasia Dudek zgłosiła projekt, który nawiązywał do historii Słowińców, czyli dawnych mieszkańców terenów, na których dzisiaj jesteśmy. I artystka chciała zrobić taką rzeźbę społeczną, w której będą brali udział mieszkańcy, ale też rzeźbę ekologiczną, która będzie się składała z materiałów biodegradowalnych. I to będzie, w tym przypadku będzie coś wyjątkowego? Na razie podczas pobytu na rezydencji artystka miała okazję zobaczyć muzeum w Swołowie, muzeum w Klukach i też rozmawiać z mieszkańcami Ustki i Słupska. I wymyśliła taką koncepcję powstania rzeźby składającej się z obiektów, które będą rozmieszczone obok siebie i będą też symbolizować mieszkańców, dawnych mieszkańców tych terenów.
będą to obiekty o różnej wysokości, tak jak też ludzie są. Bo one będą przypominały ludzi, tak, swoją formą. I one będą przede wszystkim wykonane z torfu, czyli z materiału, który był tutaj używany przez dawnych mieszkańców. Będą z torfu, z ziemi, na nich zostanie wysiana. Właśnie, łąka kwietna oraz zioła, które też były przez tamtych mieszkańców używane. Ja cały czas zastanawiam się, od kiedy pani powiedziała, że to będzie z torfu i ziemi, jak te rzeźby się utrzymają, bo to jest taka substancja dość, że tak powiem, trudno ją scalić, żeby ona utrzymała się w formie przypominającej człowieka. Pracujemy nad tym, więc też będziemy się konsultować ze specjalistami, ale również zakładamy to, że ta rzeźba będzie w przestrzeni miejskiej i będzie się poddawać też działaniom warunków atmosferycznych i też się może zmienić. Czyli może się rozpaść po prostu. Też tak się może... Takie też mamy założenie. Może jest to rzeźba społeczna i teraz czy ja dobrze rozumiem, że artystka będzie robiła, ale mogą też pomóc jej mieszkańcy na przykład? Jak najbardziej. Będziemy mieć taki cykl promocyjny przed powstaniem rzeźby. Będzie to cykl spotkań i dedykowanych młodzieży szkolnej i też dedykowany mieszkańcom Ustki. Będziemy o tym opowiadać, także pewnie będziemy mogli też się spotkać, będą mogła konkretnie powiedzieć, jakie to będą dni, będzie można przyjść. To te rzeźby staną w Ustce, ale gdzie? W parku Chopina. Czyli przy samej promenadzie właściwie, na samym morzu. I to też jest miejsce ogólnodostępne. Też osoby ze szczególnymi potrzebami też będą mogły zobaczyć. Jakie to będą zioła? To jeszcze mnie bardzo interesuje. Wiemy już, czy jeszcze nie? Konsultujemy się z artystką i też... Super dyplomatyczne wyjście. Ale to jeszcze inaczej. Czy jak te zioła urosną? Na przykład będą, powiedzmy, lubczyk tam będzie urosł. Na przykład. Czy będzie można podejść, uszczknąć tego liść na przykład do rosołu? Nie wiem. To jest... Zobaczymy w trakcie. Zobaczymy. Kiedy to nastąpi jeszcze? Pod koniec czerwca. Jeszcze chciałam dodać, że ta instalacja, ta rzeźba będzie możliwa dzięki grantowi, który otrzymaliśmy od Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Zgłosiliśmy ten projekt do projektu Niepodległa 2024. I się udało. To ja trzymam kciuki, żeby udało się te instalacje i te zioła i żeby można było sobie usunąć ten listek do przysłowiowego rosołu. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Ze mną pani Kamila Lewicka i pani Katarzyna Wołoszyn, tu Kultura, czyli będziemy prowadzić rozmowę bardzo kulturalną, bo oczywiście w waszym zakresie, ale najpierw zapytam, co się w ogóle u pań dzieje. Intensywne pierwsze 4 miesiące tego roku, pani Kasiu? U nas zawsze są intensywne miesiące, bo rozpoczynamy, zajmujemy się prowadzeniem zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych, ze śpiewu, skrzypiec, gitary, więc tutaj się dzieje od tak naprawdę połowy września, bo wtedy jest rekrutacja na zajęcia, ale też trwa cały rok, więc... Wciąż to trwa i trwa. Te pierwsze 4 miesiące roku to są szczególnie intensywne, ponieważ my nie możemy poprzestać na jednym tylko i robimy sobie... Bo jak jesteście dwie, to nie możecie poprzestać na jednym, ale jeszcze zanim do tego tematu wrócimy, to chciałam zapytać, czy dzieci się garną właśnie do takiego rozwoju muzycznego? Czy to jednak jeszcze sami tak, że to jest jakieś tam niespełnione marzenie rodzica i on to dziecko zachęca i prowadzi do was? Jak to jest, pani Kamila? Dzieci zdecydowanie się garną, co więcej tak naprawdę wszystkie kategorie naprawdę chcą śpiewać. Dzieciaki w ogóle są niesamowite, ponieważ one mogłyby objechać absolutnie każdy występ, każdy konkurs tutaj w tym zakresie najbliższych kilometrów. Młodzież może jest czasami troszeczkę bardziej zamknięta, natomiast to jest też taki okres przejściowy pewnie. A dorośli bardzo często przychodzą i spełniają po prostu swoje marzenia z dzieciństwa, na które nie mieli czasu, pieniędzy, możliwości i naprawdę pięknie pracują. Także śpiewanie jest dla każdego. Myślę, że obie możemy się podpisać pod tym stwierdzeniem. Powiedziała pani, że czasami młodzież tak mniej, bardziej się może stresuje, że tak boi tych występów. Czy też nad tym pracujecie? Czy to jest też jakaś taka forma właśnie psychologicznego podejścia do młodzieży, do dzieci, żeby się tych występów publicznych nie bały? W ogóle śpiewanie jest bardzo psychologiczną sprawą i
my tak się śmiejemy, że jesteśmy też troszeczkę takimi psychologami, bo rzeczywiście te głowę trzeba poukładać, żeby móc zdrowo śpiewać. Natomiast wiadomo, że ten okres młodzieżowy to jest troszeczkę buntowniczy, może czasami jakieś kompleksy wchodzą. Natomiast to nie jest tak, że te dzieciaki są mniej zaangażowane. Może trzeba po prostu troszkę więcej motywacji. Tak. I zadanie, a takie zadanie przed Wami, którego się podjęłyście, mamy kwiecień, ale już planujecie płytę na Boże Narodzenie. Pani Kasiu, co to będzie, o co chodzi? Tak naprawdę po co roku staramy się robić taki koncert świąteczny, który spotykamy się w jednym miejscu, śpiewamy kolędy, śpiewamy utwory świąteczne, około bożonarodzeniowe. No i po ostatnim koncercie stwierdziłyśmy, kurczę, już za dużo tych kolęd, za często się je śpiewa i w ogóle cały czas to samo, zrobimy swoje. Kamila jest tutaj dobra w pisaniu ładnych tekstów. Ja mam jakąś tam smykałkę do tworzenia melodii do tego i tak połączyłyśmy siły. Kamila napisała teksty, i ja tam też kilka napisałam. Później ubrałyśmy to w melodię i zaprosiłyśmy naszego przyjaciela Mariusza Czajkę do współpracy, który razem z Kamilą w trakcie świąt wielkanocnych cały weekend tak naprawdę świąteczny poświęcili na to, żeby stworzyć do tego akompaniament na pianinie. No i tak żeśmy uznały, że to jest w sumie ładny materiał, nieskromnie mówiąc, i postanowiłyśmy po prostu pociągnąć to dalej i stworzyć płytę, no bo dlaczego miałyby się te utwory zmarnować i dać coś od siebie ludziom. Zanim do tego dojdzie, to pani Kamilo, chciałam zapytać się właśnie, ile jest tych utworów, jak one powstawały? To tak po prostu przychodzi do głowy, czy to może gdzieś już leżało w szufladzie jakiś tekst, z którego pani teraz czerpie? To jest w ogóle troszeczkę szalona sytuacja, ponieważ my miałyśmy, no może po jednym, po dwa tekst, melodia tutaj, takie zalążki pracy. Natomiast ja po prostu pewnego wieczora miałam godzinkę w pociągu i dokończyłam jeden z tekstów. Wysłałam Kasi, po czym Kasia po 20 minutach wysłała mi głosówkę z linią melodyczną. Ekspres. I bez żadnych wskazówek stworzyła po prostu taką linię melodyczną, jaką mogłabym sobie tylko wymarzyć. Czym zainspirowała mnie do tego stopnia, że po prostu zerwałam całą noc i zaczęłam pisać teksty. Po czym kilka dni później spotkałyśmy się i dopięłyśmy linie melodyczne. A kolejnych kilka dni później siedziałam już z Mariuszem i pracowaliśmy wspólnie nad muzyką właśnie w ten świąteczny weekend. Także na tę chwilę mogę powiedzieć, że mamy 8 utworów i jeszcze kilka powstania. To będą właśnie, kto je wykona, te utwory? To też będą zaangażowani wasi uczniowie? Chcielibyśmy zaprosić artystów do tego. Mamy mnóstwo przyjaciół, którzy są profesjonalnymi muzykami. Nie chcę też za dużo zdradzać. Mogę powiedzieć, że pojawią się soliści, pojawi się zespół wokalny i pojawi się zespół instrumentalny. Także na scenie myślę, że będzie około 30 ludzi, mniej więcej. Duże przedsięwzięcie. No i przechodzę do najtrudniejszego, do finansów. Wszystko kosztuje i na pewno wydanie takiej płyty również. Jak chcecie pozyskać środki na ten cel? No, pierwszy cel, który miałyśmy się nie udał w pozyskaniu środków, ponieważ tam starałyśmy się o dofinansowanie od Urzędu Miasta, ale to też nas zmotywowało do tego, żeby dać się wykazać ludziom, żeby założyć zrzutkę. I póki co tak próbujemy internetowo. Także mamy uruchomioną zrzutkę i tak naprawdę to może dać też poczucie naszym słuchaczom, że współtworzenia. Tak, oni też tworzą tą płytę i no bez ich pomocy to się nie uda. Cel to jest 50 tysięcy złotych.
Wszystko poszło w górę, opłacenie muzyków, opłacenie studia, sam projekt okładki i no już nie mówimy później o wynajęciu jakiejś sali na koncert i opłaceniu nagłośnienia, to już tam jakoś tam się sobie poradzimy, ale... To są takie podstawowe koszty. Tak, ale to jest koszt wydania płyty. No mamy na ten moment 4400. 10%. Tak, niecałe. A do kiedy trzeba te pieniądze uzbierać? Jaki sobie dajecie czas? My musimy w wakacje wejść do studia nagraniowego, także na tę chwilę zrzutka jest ustawiona na 3 miesiące. Oczywiście to nie jest tak, że liczymy tylko na wsparcie ludzi, chociaż liczymy bardzo mocno. Będziemy oczywiście też szukać ludzi dobrego serca, którzy mogliby wesprzeć nasz projekt. Natomiast faktycznie gdzieś najpóźniej do końca czerwca musiałybyśmy taką kwotę mieć, żeby móc ze spokojną głową zająć się tym już samym procesem nagrywania, który też nie jest prosty, angażuje dużo zdolności i takich logistycznych, bo trzeba tych wszystkich ludzi zebrać w jednym terminie. No i potem po prostu tworzenie muzyki. No to trzymam kciuki, na 2 miesiące to tak niewiele. Gdzie ta zrzutka, pod jakim hasłem was szukać? Tytuł zrzutki to jest Tworzymy płytę z kolędami. Natomiast taka każda zrzutka ma każdy jakiś tam link tam złożony z literek różnych. Najprościej znaleźć ten link na naszych fanpage'ach, czyli u Kamili Lewickiej, u Katarzyny Wołoszyn i na Facebooku Tu Kultura Studio Artystyczne. Więc jeżeli ktoś chciałby wejść w ten link, znaleźć nas i poratować choćby małą kwotą, nie będziemy tam mówić, co kto ile ma wpłacać, ale tyle, ile kto może, to będziemy bardzo, bardzo wdzięczne i na pewno to przybliży nas do tego celu, czyli zaproszenia wszystkich tutaj mieszkańców Słupska pewnie i okolic na premierowy koncert przed świętami lub w okresie tym okołoświątecznym. Ja mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Trzymam mocne kciuki, a Państwa zachęcam do wchodzenia na Facebooka Tu Kultura i tam szukania linku. Złotóweczkę dokładania do tej płyty. To są fantastyczne głosy. Już nieraz Panie udowodniły, że potrafią sięgać szczytów i myślę, że ten szczyt finansowy w tym momencie zostanie osiągnięty. Czekamy na płytę, czekamy na koncert. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękujemy. Moim gościem jest Łukasz Pałka, ekipa Słup. Dzień dobry. Tak, dzień dobry, witam. Za tydzień, 20 kwietnia, robicie duży piknik w Słupsku. Dokładnie, robimy piknik charytatywny, połączony właśnie ze zbiórką dla dwójki dziewczynek tutaj z naszego miasta. To zaczniemy od tych dziewczynek. Mhm. Dlaczego potrzebna jest im pomoc? Dla obydwu dziewczynek jest potrzebna pomoc na rehabilitację, leczenie dalsze i różne tam jakieś turnusy i tak dalej, nie? Co będzie się działo? To będzie przed ratuszem, tak? Tak, to będzie przed ratuszem. No, będzie się działo, kto zna ekipę Słupsk, ten wie, że będzie ogień, będzie mega, będzie się działo. Będą food trucki, będą dmuchane zamki, będą super fury. Amkary będą, co jeszcze będzie, no ciężko opisać. Przy tych furach się zatrzymajmy chwilę. No. To co to za fury? Ile ich będzie? No tych fur będzie ponad 15, będą to stuningowane auta, będzie Corvetta, będą Mustangi, będą nasze fury ekipy. My też jeździmy i promujemy nasze akcje charytatywne poprzez konwoje, takie przez miasto przejeżdżamy spokojnie sobie. Bez jakichś tam problemów i tak dalej, przez miasto, żeby promować to, co robimy, te dobre rzeczy, tymi super autami, żeby zaszczepiać właśnie zajawki, nie? Dobra, auta mamy, ale będą też artyści. Tak, będą artyści, będą to nasi lokalni artyści, raperzy, będą też artyści wielkiego formatu, tak to wszystko poszło mega do przodu, cała nasza akcja i akcje, które robimy od tamtego roku. Będzie Tede, Boski Roman, Zbuku, będzie tutaj lokalni nasi artyści Abyssal, Da Coast,
Skarę zespół, no będzie dużo, dużo takich atrakcji. Czyli... Ja sam też będę występował, więc... Ale pan też będzie rapował, czy co będziemy robił? Znaczy ja będę na pewno robił beatbox, nie? Ale pan robi też warsztaty z beatboxu tak w ogóle, prawda? Tak, robię od 7 lat ogólnie, udzielam się charytatywnie, współpracuję z Fundacją Latorośl. Gdzieś tam jeździmy po różnych szkołach, internatach, domach dziecka i robię warsztaty plastyczne i warsztaty z beatboxu. Dzielę się doświadczeniem swoim, co mi pomogło wyjść z bagna, ale także teraz zrobiliśmy z ekipą ferie dla dzieciaków z domów dziecka. Współpracujemy też z naszym tutaj subskim MOPR-em. Ferie zrobiliśmy ognicho, mieli wstęp do różnych tam atrakcji, także było mega. Właśnie to za chwilę skupmy się na ekipie Słup. To jest... co to za ekipa właściwie? To tak jest zapytam. Ekipa, która się pojawiła w tamtym roku. Jest to ekipa 10 członków, którzy połączyli motoryzację z pomaganiem. I po prostu... Czyli kręcą was auta, tak? Tak, kręcą nas auta, ale my nie jesteśmy z tego typu, że... Żeby, my jesteśmy wielozadaniowcami, ja taką ekipę, takich jak ja, wariatów, że tak powiem, zebrałem, takich samych jak ja, że ciągle coś muszą robić i połączyliśmy to, bo nie lubimy stać na przykład i tylko chwalić się autem czy coś, my po prostu to wykorzystaliśmy, że mamy gdzieś tam, ja mam też jakieś zasięgi i wykorzystałem to do pomagania. Ja od początku już miałem taki plan gdzieś. I też w tamtym roku jeździliśmy, woziliśmy dzieci z domu dziecka i to też nas tak, pojechałem z jednym przyjacielem właśnie z zarządu wesprzeć Mustangi i tam na 20 Mustangów jeździliśmy po całej Ustce i te dzieciaki woziliśmy i tym się tak też wzorowaliśmy, nie? To chwyta, nie? Takie akcje właśnie jak auta, fajna muza no, u dzieciaków, to idzie do przodu, prawda? No dokładnie, idzie mega do przodu gdzieś tam. Mamy mega dużo tutaj lokalnych sponsorów. Na dzień dzisiejszy możemy sobie zrobić sami imprezę, na przykład na prywatnym terenie i mamy wszystko, nie? Jeszcze tylko w sumie została scena, nie? Ale to... A to już niedługo. To już niedługo, wiadomo, ekipa działa. To może właśnie o paru tych akcjach, bo wiem, że Mikołajki robiliście duże, prawda? Tak, byliśmy jednym z organizatorów Mikołajek w Jezierzycach, tam na 500 osób. Też w międzyczasie nasi, moi ludzie, moi przyjaciele z ekipy pomagali. Nie dość, że robiliśmy te wydarzenie, to jeszcze wozili jakieś tam paczki do domów dziecka tutaj w Słupsku. Gdzieś tam wsparli takie jakby Mikołajkowe, byli Mikołajami po prostu. To robiliśmy. Ja też zrobiłem zrzutkę, gdzie u siebie tam w studiu zebrałem ponad 400 czekolad. Ludzie tutaj mają bardzo dobre serca, za co chciałem też podziękować, że no nie spodziewałem się, że tyle dobra jest tutaj w naszym mieście. Kurczę, na dzień dzisiejszy mamy bardzo dużo rąk do pomocy, każdy gdzieś tam chce pomóc i to jest fajne, nie? Robiliśmy też takie spoty motoryzacyjne i zawsze dawaliśmy jedno dziecko tutaj lokalne nasze, które tam była jakaś zrzutka. I robiliśmy takie spoty i tam był grill, muzyka, mamy własnego DJ-a, gdzieś robiliśmy przejażdżki, no bijemy rekordy, gdzieś tam udało nam się też wkręcić ostatnio na bulwary, w tamtym roku na bulwarach pociągnęliśmy zbiórkę dla małego Filipka, no mega, no. To teraz będzie zbiórka na dwie dziewczynki tak. Na Placu Zwycięstwa. O której się impreza zaczyna i jak można właśnie dorzucić tą złotówkę do tej akcji? Ja powiem tak. Impreza zaczyna się o godzinie 12, potrwa do godziny 21 i tam w międzyczasie ja będę robił, bo też będziemy mieli vouchery do wylicytowania. Na pewno będzie można tak gdzieś wspomóc i wesprzeć te dziewczynki, właśnie licytując te vouchery. Będą różne właśnie też gadżety ekipy, który dochód właśnie pójdzie dalej na dziewczynki. Ci sponsorzy też gdzieś jakąś tam będziemy mieli od nich wsparcie, będą mieli puszki i tak dalej, będą puszeczki i będzie po prostu będą zbierane pieniążki. To cóż, nam nie pozostaje nic innego, tylko trzymać kciuki, żeby ekipa zebrała jak najwięcej pieniędzy na pomoc dziewczynkom. No i przychodźcie Państwo za tydzień, 20 Oczywiście. Kwietnia, Plac Zwycięstwa, godzina 12? Oczywiście, zapraszam serdecznie, ekipa nie śpi, ekipa działa i moje słynne ELO! Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Tomasz Mazur.
były pięściarz Słupskich Czarnych, aktualny prezes klubu sportowego Mazur Boxing, organizator 7. gali Białych Kołnierzyków. Panie Tomaszu, przypomnijmy Pana karierę sportową. Tak, można powiedzieć, że przygodę ze sportem zacząłem już od mojego dziecka, dzięki mojemu tacie Józefowi, który zabierał mnie ze sobą na halę bokserską już od najmłodszych lat, co możemy na tych zdjęciach na pewno zauważyć. Więc od małego ja wychłonąłem tą klimat hali bokserskiej, treningów bokserskich. Jednak tak, nazwijmy to na poważnie, zacząłem trenować gdzieś w wieku 12 lat. Zacząłem startować jako zawodnik. Pierwsze walki według przepisów można toczyć wtedy, tak było, od wieku 14 lat. I tata zmienił mój rocznik na rok starszy, mógł szybciej zacząć walczyć i w wieku 13 lat pierwsze walki toczyłem z chłopakami o rok starszymi od siebie. I w tej, nazwijmy to, karierze w boksie olimpijskim stoczyłem przez 12 lat 228 walk. W tym czasie zdobyłem 11 medali mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, między innymi tytuł mistrza Polski juniorów, tytuł młodzieżowego mistrza Polski, wicemistrzostwo Polski seniorów i w wieku tym już seniorskim reprezentowałem barwy klubu PKB Poznań. Miałem przyjemność trenować właśnie na początku z moim tatą, później z trenerami, z Jankiem Dydakiem, między innymi z Kazimierzem Adachem w Poznaniu, z Zdzisławem Nowakiem, Michałem Nowakiem, także też miałem różnych trenerów, różne osoby mogłem dzięki temu. Po zakończeniu tego boksu olimpijskiego przeniósł się Pan do boksu zawodowego. Może coś z tej historii Pan powie? Tak, w 2014 roku zadebiutowałem na ringu zawodowym. W tym czasie, jak boksowałem zawodowo, stoczyłem 10 walk i najważniejszym osiągnięciem w tej ostatniej mojej walce, 10-rundowej, zdobyłem pas zawodowego mistrza Polski w walce z byłym zawodowym mistrzem Europy, z pretendentem do tytułu mistrza świata WBC, Białorusinem Sergiejem Guliakiewiczem. I to jest taka ciekawostka, że Sergiej od niedawna mieszka w Łódzce i prawdopodobnie już niedługo będzie też prowadził zajęcia w moim klubie. Od kiedy istnieje klub Mazur Boxing? Kto w nim trenuje? Gdzie odbywają się zajęcia? Klub powstał w 2019 roku. Na początku był to klub typowo dla osób dorosłych, którzy trenują, nazwijmy to, rekreacyjnie dla siebie, bardziej w taki sposób, żeby po prostu się dla siebie, dla swojej kondycji, dla swoich umiejętności tylko poćwiczyć. Później, 2 albo 3 lata temu chyba już niedługo będzie, gdy zaczęliśmy pracować również z młodymi zawodnikami, z młodzieżą w sposób typowo sportowy, czyli jeździmy na turnieje, startujemy, bierzemy udział w rywalizacji sportowej. Kto prowadzi zajęcia? Zajęcia prowadzę ja razem z bratem Mariuszem, a także od niedawna mamy na sali trenera z Kuby, Leonardo Rivero, który był świetnym zawodnikiem kiedyś na Kubie. Jak wiemy, boks kubański to jest potęga w boksie olimpijskim, także też jego tutaj umiejętności, doświadczenie na pewno nam pomogą i rozwijamy klub w ten sposób, że coraz więcej jakby ciekawych zajęć oferujemy. W sobotę w Słupsku będzie wielka impreza pięściarska. 7. gala Białych Kołnierzyków. Skąd wziął się pomysł i kto w niej startuje? Tak, pomysł wziął się przede wszystkim z tego, od czego w klubie zaczynaliśmy, czyli od treningu z osobami dorosłymi, które trenują rekreacyjnie, ale jednak założyliśmy z czasem, że te osoby także chciałyby spróbować rywalizacji prawdziwej w ringu, że chciałyby się spróbować w prawdziwej walce. I dla takich osób, które właśnie zaczęły boks trenować później, w wieku 30-40 lat, trenują po godzinach po pracy, tylko w formie takiej, nazwijmy to, zabawy, ale chcą spróbować więcej, dla nich taką galę organizujemy. Zgłaszają się osoby z całej Polski, w różnym wieku, z różnym doświadczeniem treningowym. Dobieramy ich między sobą tak, żeby te walki były jak najbardziej pasujące. Ile walk odbędzie się w hali Gryfia? 14 walk, w tym 12 walk Białych Kołnierzyków, w tym jedna walka o pas mistrza Białych Kołnierzyków, taka troszkę bardziej się wyróżniająca, to nazwijmy 6 rund po 2 minuty, a także 2 walki na zasadach boksu zawodowego, w których już wystąpią zawodnicy z większym doświadczeniem sportowym,
i którzy mogą pokazać na pewno wyższy poziom sportowy. Tak więc sympatyków sportu zapraszamy na 7. Galę Białych Kołnierzyków, która odbędzie się w hali Gryfia. Dziękuję za rozmowę. Moim rozmówcą był Tomasz Mazur. Dziękuję bardzo. Trochę słońca, trochę deszczu, trochę ciepło, trochę zimno, jak to w kwietniu, ale proszę się nie zrażać. Zachęcam do spacerów na świeżym powietrzu, do spędzania aktywnie tego wolnego czasu. Przed nami weekend, więc życzę miłego wypoczynku, a my spotkamy się jak zwykle za tydzień w ramach kolejnej odsłony wiosennej redakcji Telewizji Słupsk. Do zobaczenia.